Ranek był parny, pochmurny. Szary blask rozlewał się po świecie i nadawał wszystkiemu nijaki wyraz obojętności. Było nam ciężko. Kroki nasze dźwigały się powoli, ospale, zapuszczając się w kręte aleje eukaliptusów, okrążając dziwacznie, powyginane desenie grządek z kwiatami. Parę razy przyjechał obok nas Adaś z swymi ulubionymi taczkami, w których woził dla zabawy ziemię i piasek po szerokich ścieżkach ogrodu. Zauważyłem pewną regularność w tych wędrówkach. Rozpoczynał jazdę od pagórka, gdzie za pomocą łopatki kopał ziemię i ładował na taczki, przejeżdżał popod domek i znikał z ciężarem między krzakami bzu na przeciwnym krańcu ogrodu, w którym wznosiła się altanka. Widocznie tam wysypywał ziemię, bo wkrótce zjawiał się z próżnymi taczkami i rozpoczynał ekspedycję powtórnie. Zabawa zajmowała go bardzo, bo prawie nas nie zaczepiał, pilnie zajęty pracą. Spostrzegłem jednak, jak od czasu do czasu śledzi ruchy ojca, który zakazał mu przebywać w altanie. Dopókiśmy go mieli przed sobą na oku, kluczył po ścieżkach, zaledwo jednak obróciliśmy się doń plecyma, zbaczał w zakazanym kierunku i szybko wytrząsnąwszy zawartość taczek wracał pomiędzy klomby. Dziwny chłopak, pomyślałem. Jakiś duch przekory ciągnie go do tego kąta. Jeszcze tegoż dnia dowiedziałem się do kogo należały ruchy, które mi tak dziwnie przesiąkłem. Stało się wieczorem, wkrótce po zachodzie słońca, jak zwykle po kawie zaproponował Ryszard przechadzkę nad morze. Przystałem chętnie i podczas gdy on już gotów do wyjścia czekał na mnie na stopniach tarasu, ja zaszedłem jeszcze do pokoju po zarzutkę, bo wieczór zapowiadał się chłodny. Po chwili wróciłem i włożywszy dość fantazyjnie kapelusz na głowę, stanąłem w drzwiach, naciągając rękawiczki. Norski na razie mnie nie widział, odwrócony twarzą ku morzu. Tak minęło w milczeniu chwil kilka. Wtem on, widocznie zniecierpliwiony czekaniem, odwrócił się, podniósł wzrok w stronę, gdzie stałem i nagle, jak przed widmem, zasłaniając się rękoma, pochylił się tak silnie wstecz, że omal nie stoczył się ze schodów. – Ryszardzie, co, co tobie? To, to ja… Podbiegłem i w samą porę chwyciłem go pod ramię. Uspokoił się, nie spuszczając ze mnie błędnych, piekielnym przerażeniem oczu, jakby nie dowierzał dźwiękowi mego głosu. Tak, tak to ty, prawda? Co za przeklęte przywidzenie! Lecz ten ruch, ten twój nieszczęsny ruch i sposób założenia kapelusza tak mi żywo przypomniał. Kogo? Podchwyciłem z zapartym tchem. Prandotte wyjąknął, jakby przerażony równocześnie brzmieniem tego nazwiska, które od paru tygodni wyszło poza obręb naszych rozmów. I poszliśmy na plażę. Nazajutrz miałem wyjechać. Pobyt mój u norskiego był dla niej widocznie z dniem każdym wzrastającą katuszą. To też gdy mu oświadczyłem swój zamiar, zagrał w jego oczach błysk nagłej radości. Odetchnął. I ja opuszczałem willę z ulgą w sercu. Było mi tu już od dłuższego czasu zaduszno. Atmosfera zionęła ukrytym jadem. Każda godzina spędzona z Ryszardem działała na mnie jakoś niepokojąco i oddalała coraz bardziej od tego dziwnego człowieka. I on zmienił się bardzo. Pobladł, wyżółkł i zestarzał się o lat kilkanaście. Tych parę miesięcy spędzonych razem przekształciło tego energicznego, twardego jak stal mężczyznę do niepoznania. Jeżeli mimo to nie rozstał się ze mną wcześniej, to zrobił to, sądzę, chyba z jakiejś okropnej w swym tragizmie ciekawości rzeczy, którego miały zdruzgotać, połączonej z duchem wewnętrznej przekory. Jakby chciał stoczyć ze mną rodzaj pojedynku bez wyzwania, bez słów. Jego dumny męski charakter, spostrzegłszy, że pod pewnym względem mogę być dlań groźnym, postanowił stawić czoło i wytrwać do końca. A przecież. "Musiał ustąpić i ze źle tajoną radością oczekiwał mego rychłego wyjazdu." Żegnał mnie w sposób wytworny, pełen elegancji i dobrego smaku. Pożegnalny obiad był wspaniały. Stół formalnie uginał się od ciast, pulardów, sorbetów, mięsiw. Zastawa stylowa zdradzała wyszukany smak i głęboką kulturę piękna. Miałem wrażenie, że cała dzisiejsza sztuka stosowana znalazła przy tym kwiatami ubranym stole swój pełny, oszołamiający bogactwem i oryginalnością wyraz. Dla mnie klucz uczty stanowił pewien rodzaj minogów, za którym przepadałem. Szczególnym trafem dotąd nigdy ich u Nurskiego nie jadłem, chociaż i on niegdyś był ich zapalonym amatorem. To też przed odjazdem chciałem koniecznie uraczyć się tym wybornym mięsem, zwłaszcza, że nadarzała się po temu sposobność. Właśnie bowiem przyszedł do portu świeży transport i w mieście literalnie je sobie rozchwytywano. Nic nie mówiąc Ryszardowi, kupiłem parę sztuki, poleciłem przyrządzić w kuchni w przekonaniu, że sprawia mu tym miłą niespodziankę. Lecz jakież było me zdumienie, gdy Norski, spostrzegłszy na półmisku moją ulubioną potrawę, zwrócił się do służącego z zapytaniem, kto kazał ją podać. Wyjaśniłem sprawę natychmiast, przepraszając za samowolne wdzieranie się w zakres praw gospodarza. E, ale o ile sobie przypominam, i ty byłeś zwolennikiem minogów. E, tak, tak. To prawda, lecz od pewnego czasu dzięki jakiejś Idiosynkrazji, nie mogę zmieścić widoku. Ale proszę cię bardzo, nie przeszkadzaj sobie, należało tylko zwrócić mi uwagę na to, co lubisz a sam byłbym wydał odpowiednie instrukcje. Co do mnie, pozostają przy moich homarach. I zręcznie chwycił swą białą kobiecą ręką szczypce okazałego kraba. Trochę zmieszany, zabrałem się do minogów. Były przyprawione świetnie, pełne korzennej podniety. Na chwilę zapanowało milczenie. Niebawem Ryszard skończył, popił perlistą maderą i otarłszy usta, zapalił papierosa. Zajęty zdzieraniem zrywy delikatnego naskórka, czułem na sobie jego mocny wzrok. Obserwował mnie. Nie podnosząc oczu, włożyłem świeży kawałek do ust i w tej chwili, blednąc, oddałem go z powrotem na talerz, co tobie? Niedobrze? Ryszard stał tuż przy mnie i podawał kieliszek z winem. Popij. Ech, dziękuję, wiesz? Miałem w tej chwili szczególną sensację. Zdawało mi się, że. ryba jest. zatruta! Norski wbił mi paznokcie w ramię, aż syknąłem z bólu. – Oszalałeś? – zapytał cały wzburzony. – Ależ rozumiem wybornie, że to tylko proste wrażenie i nic więcej takie sensacje przychodzą czasem ni stąd, ni zowąd. Zresztą mi nogi były doskonałe, brałem już drugą porcję. Był to moment tylko jestem gotów jeść dalej. – Nie, ja nie pozwolę, lecz by cię upewnić sam wypróbuję. I wziąwszy z półmiska drugą połowę, począł jeść. Zawstydzony usiłowałem protestować. Ależ ja ci wierzę, Ryszardzie, nie bądź dzieckiem. Lecz Norski spożył rybę do końca, po czym ponownie zapaliwszy drżącą ręką papierosa, przeprosił mnie i odszedł do sypialni. Wybacz, rzucił na pożegnanie. Jestem trochę zdenerwowany, przeraziłeś mnie. Adasiu, zostaniesz tymczasem z panem. Istotnie wyglądał bardzo blady. Zostałem sam z dzieckiem. W jadalni było parno. Wyziewy potraw, zmieszane z odurzającą wonią kwiatów, wytworzyły atmosferę ciężką i nużącą. Wziąłem za rękę Adasia i przeszliśmy do biblioteki. Chcąc chwil parę pozostać w samotnym skupieniu i uporządkować cisnące się gwałtem myśli, wydobyłem z górnej półki kilka ilustrowanych książek i dałem je do oglądania chłopcu. Jakoż niebawem zajął się nimi najzupełniej. Usiadłem na sowce naprzeciw drzwi wchodowych i zamyśliłem się. Poddawałem bacznemu rozbiorowi ową sensację pod koniec obiadu. Że była to rzeczywiście tylko sensacja, nie wątpiłem ani chwili. Kawałek ryby, który miałem w ustach, pod względem smaku, nie różnił się niczym od poprzednich, które spożyłem przecież z największym apetytem więc chyba autosugestia. Lecz ani mi wtedy przez myśl nie przeszło wyobrażenie trucizny. Nie pozostawało nic innego, jak przyjąć poddanie mi podobnej myśli przez Ryszarda. Tu przypomniał mi się instynktem wyczuty w tym momencie wzrok jego, który spoczywał na mnie. Może wtedy myślał o truciźnie, kto wie. Może między nią a mi nogami istniał pewien związek, to by tłumaczyło wstręt niespodziewany do ulubionej niegdyś ryby. "Może kiedyś w życiu był świadkiem podobnego zdarzenia, które mu głęboko utkwiło w pamięci. Zmęczony podniosłem z zadumy czoło i spotkałem się z czarnymi jak aksamit oczyma dziecka. Był zupełnie podobny do matki, którą znałem tylko z portretu zawieszonego w salonie. Szczególnie fascynujące musiały działać jej duże, czarne oczy, pełne niewysłowionej słodyczy i głębi wyrazu." Mówiono nawet, że ową tajemniczą nieznajomą, której wdzięki opiewał tak wytwornie w swych sonetach Stanisław Prandota, nie był nikt inny, tylko róża z Adaś miał te same namiętnie palące oczy i białą jak alabaster cerę twarzy, tak bardzo podnoszącą ich wyraz. Był to chłopak nad wiek rozwinięty, wrażliwy i nerwowy lubiał zadawać czasem pytania dziwaczne, rozmawiać o rzeczach przykrych, dziwnie nieharmonizujących z pogodą lat dziecięcych. I teraz miał w twarzy taki wyraz, jakby mi się chciał zwierzyć z czymś ważnym. Ośmieliłem go, przyciągając łagodnie ku sobie. Siadł mi na kolana i z miną tajemniczą wydobył z bocznej kieszonki jakiś drobny, świecący przedmiot. Chcąc mnie snać zaciekawić, trzymał go w zamkniętej dłoni i patrzył na mnie w zagadkowy sposób. No, pokaż. Cóż to takiego? Chłopak ociągał się. Pokażę, jeśli pan da słowo, że nie powie nic statusiowi. Zapewniłem uroczyście. Wtedy otworzył rękę i na dłoni ujrzałem mały, złoty medalion. Odchyliłem emaliowane wieczko i ujrzałem subtelnie wykonaną miniaturę pani Róży. A, to od mamy? Chłopak poruszył przecząco głową. Od pana Stacha. Pocisnął sprężynkę, miniatura odchyliła się i pod nią przeczytałem wyryte na złotym tle słowa synkowi róży Stach. Opanowało mnie dziwne uczucie. Tajemnica Adasia wstrząsnęła mną do głębi, wywołując błyski niespodzianych myśli. Prandota kochał żonę Norskiego. Może adaś wstrzymałem bieg myśli szalonej i zwróciłem się do chłopca. Kiedy dał ci to pan Stach? Dzień przed odjazdem pocałował mnie w czoło i kazał nosić na piersiach. Był wtedy taki smutny, tak bardzo smutny, jutro miał wyjechać, nawet nie mogłem się z nim pożegnać. Dlaczego? Nazajutrz rano, zanim do nas przyszedł na pożegnanie, zabrał mnie ze sobą pan y, guwerner i pojechaliśmy na cały dzień na wieś. Gdyśmy wieczorem wrócili, pana Stacha już w domu nie było. Ach, biedny pan Stach. Dlaczego? Przecież go kiedyś spotkasz. Udawałem, że nic nie wiem o zgonie prandoty, wiedząc na pewno, że ani ojciec, ani żaden z domowników nic o tym chłopcu nie wspominał. Lecz dziecko potrząsnęło smutną głową. Mmm, pan Stach już więcej nie wróci. Kto ci to powiedział? I mamusia już nie wróci. To szczególne zestawienie upewniło mnie, że adaś dziwnym niektórym nerwowym dzieciom właściwym instynktem odgadł śmierć ukochanego człowieka. Więc zamilkłem, lecz on miał mi widocznie jeszcze coś ważniejszego do zwierzenia, bo ująwszy mą rękę, pociągnął mnie w ogród. Coś panu jeszcze pokaże. Prowadził w odległy kąt, dokąd zaglądałem rzadko. Przeszedłszy szpaler tuj, stanęliśmy przed altaną. Myślałem, że tajemniczy chłopak każe mi wejść do środka, lecz omyliłem się. Nie wypuszczając ani na chwilę mej ręki z dłoni, pociągnął mnie za altanę. To, co ujrzałem wtedy, wyryło się w mej duszy na zawsze ponurym obrazem w wąskim przesmyku między tylną ścianą altany a murem ogrodowym ujrzałem świeżo usypany nieudolną dłonią grób z małym z gałązek złożonym krzyżykiem w środku patrzyłem oszołomiony przykrym widokiem na Adasia z niemym pytaniem hmm. a czy dobrze usypałem a więc to ty kiedy po co Wczoraj i przedwczoraj, kiedy tatuś wychodził z domu, zrobiłem. Ziemię miałem zwiezioną już dawniej taczkami. To dla pana Stacha. Mamusia ma już na cmentarzu. Dreszcz grozy przebiegł mnie od stóp do głów. Dlaczego właśnie tutaj? No, tatuś kazał. Tatuś? Tak, w nocy, we śnie, wiele dni temu, śniło mi się, że przyszedł do mojego łóżka, wziął za rękę i zaprowadził tutaj. Potem usiadł w altanie na ławce, dał mi moją łopatkę i kazał sypać z tej strony grób dla pana Stacha. Płakałem, wyrywałem się, lecz tatuś krzyczał i musiałem usłuchać. Przez cały czas siedział tu na ławce i patrzył jak kopie ziemię. Gdy usypałem do końca, przebudziłem się. Było rano, leżałem w łóżku. Odtąd pędziło mnie tutaj i nie dało spokoju, aż zrobiłem tak, jak tatuś kazał we śnie. Czy ojciec. wie o tym? Czy pokazywałeś mu? Nie, nie, boję się okropnie, by nie spostrzegł. W tej chwili usłyszeliśmy za sobą lekki szelest. Odwróciłem się mimo woli i krzyknąłem. Za nami, ciężko oparty o róg chłodnika, stał blady, jak płótno, dziko uśmiechnięty, norski. Widział i słyszał wszystko. Popatrzyliśmy na siebie dziwnie, w milczeniu. Potem ono zawrócił chwiejnym krokiem do willi. Długi czas stałem bez słowa na tym samym miejscu, kurczowo ściskając rączkę Adasia. Wreszcie obudził mnie z drętwoty dojmujący krzyk mewy. Otrząsłem się i spojrzawszy zdumiony na wpatrzonego we mnie chłopca, rzekłem: Chodźmy. I wróciliśmy do mieszkania. Tego wieczora nie było wspólnej kolacji. Adaś zasnął wcześnie w swym pokoiku. Ryszard usunął się samotnie na prawe skrzydło domu. Zostałem sam w przeznaczonej mi sypialni. Wstrząśnienia dni ostatnich, zwłaszcza sprzed paru godzin, nie dały mi zasnąć. Zgasiwszy lampę, usiadłem w kącie pokoju i paliłem papierosy. Przez otwarte okno wpadały do wnętrza zielonawe smuki księżyca, sięgając ku mnie wydłużonymi palcami. Z ogrodu wionęły zapachy kwiatów Wibracje woni subtelne, upajające Czasem podniósł się słony oddech morza Wśród krzaków migotały zwodniczo luciolle Tęskniły wieczorne słowiki Przyszła dzika myśl okropna By zakraść się tam za altanę Rozrzucić nieudolny nasyp Adasia I pójść dalej w głąb w ponurą dziedzinę umarłych Zadrżałem, odsunąłem z razu. Jakiś cień wysoki przemknął w świetle księżyca i znikł między drzewami. Wychyliłem się przez okno. Nie było nikogo. Wszędzie cisza, przerywana od czasu do czasu silniejszym chlupotem o skały. Dopaliłem papierosa i rzuciłem na ścieżkę. W tej chwili huknął strzał. Przeskoczyłem przez parapet i pędem podążyłem w tę stronę, instynktownie zmierzając ku altanie. Była jasno oświetlona promieniami księżyca. Cała skąpana w srebrnej powodzi lśnień. Zaszedłem z tyłu. Pod murem, na grobie Stanisława Prandoty, leżał z przestrzeloną skronią Norski.